Paweł Roszak, Kwiatak, kustosz Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie i też członek zarządu The International Molinological Society. Zajmuje się etnografią szeroko rozumianą tak naprawdę i historią. Jeżeli chodzi o pracę w muzeum, to nie są to stricte obiekty przemysłu ludowego, ale też wszystkie pozostałe, jak i też nietypowe, że tak powiem, zagadki etnograficzne, dlatego że przygotowujemy wystawy o różnorodnej tematyce, co wymaga też aktywizacji tego warsztatu historyka, warsztatu badacza na różnych płaszczyznach, w różnych kierunkach, więc nie są to jakby głównie tylko wiatraki i młyny, czy też folusze, ale też inne obiekty, inne dziedziny, można powiedzieć, inne fragmenty tego dziedzictwa, takie jak chociażby, nie wiem, demonologia ludowa, czy historia jakby Górnego Śląska, historia tych ludzi, miejsc. I mniej więcej tym zajmuje się na co dzień. Na co dzień. Dobrze, to teraz moje pytanie, bo wiadomo, że musisz mieć jakiś związek z muzeum, skoro tutaj dzisiaj zaprosiłam Cię do tej rozmowy, z Muzeum z Młynarstwem, skoro zaprosiłam Cię do tej rozmowy. Dlatego moje pytanie jest takie, czy był, a może nie było, jakiegoś takiego impulsu, czegoś, co sprawiło, że właśnie ten temat młynarstwa jakoś bardziej Cię zainteresował? Stwierdziłeś, że może warto tutaj troszeczkę tak zatrzymać się, pochylić się nad tym tematem? Czy było coś to tak naturalnego, że nawet trudno może to jest określić, dlaczego akurat gdzieś tam ten temat jest bardziej tutaj przez Ciebie rozbudowany w Twojej takiej właśnie pracy naukowej? Rozmawiając z osobami, które zajmują się naukowo, powiedzmy, tematyką młynarstwa, zazwyczaj odpowiedzią, jaką udzielają na to pytanie, jest przypadek. I również tak było w moim nomen omen przypadku. Nie planowałem tego, natomiast w 2014 roku, kiedy przyszedłem do pracy w skansenie, zaczynałem wtedy swoją pracę od samego dołu, w cudzysłowie mówiąc, czyli jako opiekun ekspozycji, pomoc muzealna. To była taka, pojawiła się taka szansa, żeby zostać pracownikiem etatowym tego muzeum. No tylko właśnie moim jakby głównym kierunkiem badań wtedy powinny stać się młyny. I dlatego się tymi młynami zająłem, dlatego że w tamtym okresie w muzeum były rewitalizowane trzy obiekty. To był folusz z Brennej, wiatrak z Grzawy i młyn wodny z Imielina. No i trzeba było osoby, która by poświęciła im nieco więcej atencji, organizowała jakieś wycieczki, pokazy, no po prostu się nimi zajęła. Ja zdradzę taką ciekawostkę, szczerze mówiąc, przed tym wydarzeniem, przed tą szansą, jaka się pojawiła w moim życiu, w ogóle nie interesowałem się młynarstwem, szczerze mówiąc, nawet uważałem to za strasznie nudny temat. Tym bardziej, że czy to na studiach, czy potem na różnych stażach zajmowałem się raczej taką, powiedzmy, korelacją między sztuką a historią i też propagandą jako taką, czyli wydarzeniami z historii, które były w różny sposób propagandowo opisywane praktycznie od czasów Oktawiana Augusta aż do czasów PRL. I tak jak mówię, nie planowałem tego, wręcz przeciwnie, moje pierwsze spotkanie z wiatrakiem, no to było raczej na takiej zasadzie, jakie to jest nudne, nie chciałbym z tym mieć nic wspólnego, no ale okazało się, że mam i coraz więcej. Całkiem sporo, no właśnie.
No to faktycznie dosyć ciekawa sytuacja, muszę przyznać. Powodem naszego dzisiejszego spotkania jest między innymi twoja wyprawa, która miała miejsce w 2014, tak? Tak? W 2014 roku, o której miałam tą możliwość i przyjemność przeczytać właśnie w waszym roczniku muzealnym. I chciałabym zapytać, znaczy może na początku mógłbyś tutaj naszym słuchającym właśnie opowiedzieć, jaka to jest wyprawa i jaki miała ona cel i czy wyruszając w to miejsce miałeś jakieś takie duże oczekiwania. Chodzi mi o to, że faktycznie wyruszając w tą podróż zastanawiałeś się nad tym, że wracając zmieni się bardzo dużo w twoim jakby postrzeganiu tego, jak pewne rzeczy wyglądają u nas aktualnie, a jak wyglądają na przykład tam, w tym miejscu, w którym byłeś. Czy może nie miałeś żadnych oczekiwań i tylko była to taka wycieczka na zasadzie a pojadę, zobaczę, co będzie, to będzie. Przecież nie muszę na tym nic skorzystać, może coś zobaczę, może nie, może tylko odpocznę. Bo przecież taka opcja też może być. Znaczy, no, nawiązując poniekąd do tej mojej poprzedniej wypowiedzi, mogę powiedzieć, że to nie ja wybrałem młyny, tylko młyny wybrały mnie chyba, że tak to wyszło. Bo rzeczywiście, kiedy, tak jak powiedziałem, pojawiła się szansa na pracę w naszym muzeum, ówczesny dyrektor, pan Andrzej Sośnierz, który no jest gdzieś tam w mediach, cały czas gdzieś tam się pojawia, bo byłem prezesem NFZ-u, zaproponował mi, znaczy powiedział do mnie tak: panie Pawle, niech pan coś się dowie, bo mamy tutaj pewne kłopoty z tymi obiektami, no nie wszystko do końca tak funkcjonuje, jakbyśmy chcieli. Niech pan się co nieco na ten temat dowie. No i rzeczywiście można się było dowiedzieć całkiem sporo z literatury, bo rzeczywiście nawet jak profesor doktor habilitowany Jan Święch kiedyś słusznie zauważył, tej literatury jest coraz więcej na rynku, coraz więcej badaczy poświęca temu problemowi uwagę, powstają świetne zresztą publikacje na ten temat. Natomiast wciąż mówimy o książkach, tak? Te młyny, zwłaszcza te młyny wcześniejsze, gdzie przemiał oparty był na kamieniach młyńskich, no już praktycznie zniknęły z polskiego krajobrazu kulturowego. I kiedy szukałem informacji na ten temat w internecie również, bo jest to jednak bogaty zasób, natrafiłem na film Traditional Corn Millers Guild z Wielkiej Brytanii, czyli taką gildię młynarzy tradycyjnych, tak to nazwijmy. Krótki film, ale bardzo intrygujący, bo właśnie w tym filmie zauważyłem, że w Wielkiej Brytanii te młyny jeszcze funkcjonują, znaczy nie tylko, bo tam pojawił się też wiatrak z Holandii, ale to jest jakby pewna oczywistość. Natomiast ta gildia jak była gildią brytyjską, a że wcześniej miałem już kontakty z wyspami, bo tuż po studiach też na pewien czas tam wyemigrowałem, dlatego stwierdziłem, że być może spróbuję nawiązać kontakty z tymi osobami, być może mi czegoś mnie czegoś nauczą, mi coś podpowiedzą. No i rzeczywiście zwróciłem tą informację dyrektorowi i powiedział: dobrze, no to niech pan jedzie, tak? Niech pan jedzie i zobaczymy, co z tego będzie. I muszę przyznać, że nawiązałem kontakt mailowy z panem, który nazywał się John Beddington. I właściwie muszę powiedzieć, że zawdzięczam mu no praktycznie wszystko. Traktuję go trochę jak mentora, dlatego że ten człowiek, chociaż mnie w ogóle nie znał, nawet nie wiedział, jak wyglądam, korespondowaliśmy tylko mailowo, odebrał mnie z lotniska, zabrał mnie do siebie do domu, karmił mnie, woził mnie po różnych młynach. Nie zapłaciłem nawet centa, właśnie pensa w tym przypadku, dlatego że
czuł taką po prostu potrzebę, żeby mi pomóc. I za to jestem mu bardzo wdzięczny, on o tym, mam nadzieję, wie i będę to zawsze powtarzał. Natomiast pierwsza taka różnica, którą zauważyłem, była taka, że tutaj w muzeum w tamtym okresie zastanawialiśmy się, jak takie kamienie młyńskie się nakuwa. To znaczy, jaka jest to technika, jak to się robi. No i tak z różnych ust dochodziły nas słuchy, że no gdzieś tam jakiś pan na Pomorzu chyba coś tam nakuwał kiedyś, ale nie wiadomo, czy żyje. Drugi gdzieś tam na Podhalu, ale to też nie wiadomo. No takie zupełnie jakieś strzępki informacji, bez jakichś takich konkretów dokładnie co, jak, kto. Wtedy też jeszcze, umówmy się, nie znaliśmy wszystkich osób, które już teraz na przykład znam. I ta wiedza była zdecydowanie bardziej skromna. No i jakież było moje zdziwienie, jak po odebraniu mnie właśnie z lotniska John zawiózł mnie do młyna Redburn Burial i praktycznie jakieś półtorej godziny po wylądowaniu miałem okazję zobaczyć właśnie rozłożone kamienie młyńskie w młynie, bo John, muszę dodać, był emerytowanym młynarzem, przepracował 30 lat w Charcot Mill w hrabstwie Warwickshire i po prostu dorabiał sobie właśnie nakuwając kamienie młyńskie tradycyjną metodą. I półtorej godziny po wylądowaniu nie tylko mi pokazywał, jak to robić, ale też no praktycznie zaczął mnie uczyć, jak to robić. I sam prosto z samolotu wziąłem tam młotki młyńskie i zacząłem po prostu te kamienie nakuwać według jego wskazówek. I to była taka pierwsza zasadnicza różnica, która pokazała mi, że coś, co u nas już troszeczkę chyba wyginęło, jeszcze gdzieś w świecie, i to nie tak dalekim, się tli. Aczkolwiek oczywiście nie możemy mówić o tym, że to jest jakaś ogromna liczba młynów nawet w Wielkiej Brytanii, które funkcjonują w ten sposób. Jest to prawdopodobnie jakiś promil w stosunku do tych młynów nowoczesnych, przemysłowych. No ale i tak gdzieś ta kontynuacja u nich ma miejsce, podczas gdy u nas przez różne zawirowania historyczne jednak jest jakaś luka w przekazywaniu tej wiedzy, tych umiejętności. I to młynarstwo tradycyjne już no, przynajmniej do niedawna odchodziło prawie całkiem w zapomnienie. To prawda. Ja czytając twój artykuł miałam dwie takie myśli. Pierwsza, która mi się nasunęła, dotyczyła tego, że niesamowitym jest to, że wspominasz, znaczy nie pamiętam w jakiej ilości z tych, które wymieniasz w tym artykule, ale jednak bardzo często jest tam podkreślane, że dokonuje się przemiału, tak? I to takiego, który możemy my, na przykład tak, ja zwykły człowiek przychodzący z ulicy, mówiąc kolokwialnie, mogę wejść i zobaczyć tak, jak ten przemiał wyglądał, więc to pierwsza rzecz, która jest dla mnie niesamowita, bo jednak, no tak jak wspominałeś tutaj, u nas zapewne jest to już takie bardzo wymagające, żeby znaleźć miejsce, w którym możemy coś takiego zobaczyć. Druga kwestia, która też bardzo mnie tak dotknęła, to był fakt, że w kilku momentach wspominasz o tym, że ludzie, którzy się tym zajmują, to są pasjonaci, to są wolontariusze, tak? Że to nie ma takich ram, jakie wydaje mi się u nas tutaj przeważnie otrzymuje, czyli nie mają takiego charakteru muzeum, które jest gdzieś tam utrzymywane, tak? Tylko oni jakby sami na siebie zarabiają. Jest to właśnie robione przez tych wolontariuszy, jakieś fundacje i też ta kwestia, która jest podkreślona w niektórych momentach, że miałeś tą przyjemność zwiedzać niektóre obiekty, będąc oprowadzanych przez młynarzy, którzy mają tam ileś lat, tak? I ileś lat
praktyki, takiej praktyki, tak? Nie samej teorii, którą mogli wyczytać w książkach, tylko praktyki, której nauczyła ich praca, tak? Taka codzienna. Więc jakby te aspekty bardzo mnie uderzyły i właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy my tutaj na tym naszym rynku, że tak się wyrażę kolokwialnie, jesteśmy w stanie dojść do takich momentów, gdzie na przykład takie pokazy będą czymś naturalnym, gdzie faktycznie będziemy mogli zaproponować ludziom coś takiego i też faktycznie, oczywiście nie umniejszając nikomu, bo wiadomo, że wiedzę można mieć ogromną, ale jednak mimo wszystko ja osobiście uważam, że wiedza taka wyuczona, zdobyta na zasadzie książek, studiowania książek, różnego rodzaju materiałów, a wiedza taka praktyczna, no to jednak jest taka znacząca różnica. I czy na przykład ciebie też to jakoś tak dotknęło, czy raczej to było takim, wiesz, aspektem, że okej, jest i jest fajnie? Czy może też właśnie podchodziłeś do tego w taki sposób? Bo ja naprawdę, czytając ten artykuł, to były takie mocne dla mnie rzeczy, znaczy mocne w takim sensie, że faktycznie się nad nimi zastanowiłam i też spowodowały one, że zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to też tak w takim dużym stopniu nie jest kluczem do tego, że w taki sposób właśnie podchodzi się do tego tematu, że to te rzeczy, dostęp do tego wszystkiego jest taki właśnie bardziej namacalny, bardziej możliwy, może przez to, że są te pokazy, bardziej dociera się do ludzi, bo jednak żyjemy już w takich czasach, gdzie my jako ludzie pragniemy tego, żeby jakoś nas zaskakiwać, żebyśmy mogli coś dotknąć, zobaczyć, w czymś uczestniczyć. Więc tak, mnie osobiście, nie wiem jak ty to odbierałeś, może mógłbyś tutaj coś na ten temat powiedzieć. Zacznę może od samego początku, bo ważne jest, żeby podkreślić, że niektóre z tych młynów to są zwykłe młyny przemysłowe tak naprawdę, a młynarze, którzy w nich pracują, z tego żyją. Tam to nie jest w niektórych przypadkach, nie mówię o wszystkich, ale w niektórych przypadkach to jest po prostu ich zwykła praca. Właśnie miałem przyjemność być w tym młynie, o którym przed chwilą wspomniałem, Charcot Mill, dlatego że tam właśnie ten John był przez te 30 lat młynarzem. Ale kiedy przyszedł na emeryturę, no to przyszedł inny młynarz, no teraz już w moim wieku mniej więcej, to było jeszcze parę lat temu, no to tam powiedzmy około 30 po 30. I on przejął tą pałeczkę w tej sztafecie pokoleń i zaczął tam pracować. Miałem okazję właśnie spędzić jeden dzień w tym młynie, wręcz terminować tak naprawdę przez jeden dzień w tym młynie, od świtu do późnego wieczora. I rzeczywiście tam różne prace wykonywałem, różne rzeczy mi ten nowy młynarz Carl Gravett tłumaczył. To też jest zresztą moim kolegą, mam okazję się z nim kontaktować. Wszystko mi pokazywał, ale też był taki moment, że powiedział, a teraz słuchaj, no ładujemy samochód i jedziemy z dostawą, tak? No i my pojechaliśmy z dostawą, akurat na pobliskim rynku odbywał się taki tak zwany farmer's market i on tam sprzedawał tą mąkę. Więc no, miałem okazję uczestniczyć w takim pełnym dniu życia tego młynarza i tego młyna. I to było rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. Aczkolwiek też nie możemy mieć takiego przeświadczenia, czasami tak właśnie niestety mamy, że u nas jest wszystko źle, a gdzieś jest wszystko dobrze. No, w Wielkiej Brytanii też nie wszystko jest dobrze i nawet ten młyn Charcot Mill zmaga się teraz z dużymi problemami, dlatego że pewna, powiedzmy, fundusz, który tam jest, nie będę się w szczegóły wdawał, ale na rzece Avon, z tego co pamiętam, Avon Trust, jak się nazywa, chce po prostu tak poprowadzić szlak rzeczny, że ten młyn zostanie pozbawiony dostępu do wody, bo to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że ten młyn pracuje tak jak przed wiekami. Tam są dwa koła młyńskie napędzane przez wodę,
i one napędzają cztery złożenia kamieni młyńskich, które znajdują się wewnątrz. I na tych kamieniach młyńskich właśnie powstaje ta mąka, no, w sposób taki jak przed wiekami. I rzeczywiście te młyny mają swoje własne problemy. Ci młynarze mają swoje własne problemy, no ale starają się jakoś z tym walczyć. I właśnie tutaj kluczem jest chyba to jednoczenie się w większe organizacje. Coś, czego u nas póki co no, nie ma. Tworzy się co nieco, słyszymy o różnych próbach, natomiast no, ta gildia jednak zrzesza tych młynarzy tradycyjnych i oni wspólnie występują w obronie swoich własnych interesów przed rządem brytyjskim. Jednym z takich ważniejszych wystąpień było niedawne zresztą wystąpienie, kiedy rząd brytyjski narzucił im dosypywanie kwasu foliowego do mąki. I oni po prostu powiedzieli, że no w tych młynach nie bardzo da się to zrobić, bo co innego w młynach przemysłowych, gdzie są równe jakieś tam miary, zajmują się tym maszyny, jest to wszystko skomputeryzowane, to wygląda to zupełnie inaczej. A w młynie, gdzie wsypuje się zboże i wypada mąka z otrębami, wygląda to zupełnie inaczej. Zresztą ciężko to, jak to sami młynarze mówili, nie wiedzieliby ile dosypywać, na kiedy dosypywać, czy gdzieś to by tam nie straciło się po drodze. No, to są bardzo sztywne normy, które nie przystają do takich młynów. To tak jakby, nie wiem, no, jakby nasz sanepid wymagał, żeby wszystkie młyny były wyłożone posadzką na przykład, jakąś tam specjalną i no też się tego tak nie bardzo by dało zrobić. Nawet jeśli by się dało, no to te młyny straciłyby cały swój urok. Więc no, walczą, tam są różne organizacje rzeczywiście, które starają się chronić te obiekty, starają się reprezentować interesy tych osób. No i na razie ze skutkiem pozytywnym, aczkolwiek tak jak mówię, no, pewne problemy tam istnieją. Co do innej kwestii, której sobie teraz przypomniałem, czyli wolontariuszy, rzeczywiście miałem taką okazję być też w takim muzeum na otwartym powietrzu, Avoncroft Museum of Historic Buildings. I tam rozmawiałem z panem, który się nazywał Hamish Wood. I zwróciłem na to rzeczywiście uwagę, bo u nas zazwyczaj, taka była konkluzja, zresztą nasza wspólna, u nas zazwyczaj, jak mówimy o muzeach przykładowo, o wolontariuszach, że muzea zatrudniają wolontariuszy, to w naszym przypadku zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj są to osoby młode, na dorobku, które w ten sposób starają się gdzieś tam nabrać tego doświadczenia, gdzieś tam stopę między drzwi wstawić z nadzieją na to, że potem gdzieś tam będą mogły pracować dalej w muzeum czy iść w tym kierunku. W tamtejszych muzeach, przynajmniej w tamtym, sytuacja wyglądała odmiennie, bo 90% wolontariuszy to były osoby już, no można powiedzieć, na emeryturze, które przychodziły tam już spełnione, że tak powiem, zawodowo, miały już dobre emerytury i mogły w ten sposób właśnie wspomagać te muzea. Był to pewien sposób spędzenia wolnego czasu, wprowadzenia jakiejś takiej aktywności fizycznej również w swoje życie. No i też być może pewna misyjność, tak? Wiadomo, że to słowo można różnie rozumieć, ale wydaje mi się, że tam rzeczywiście te osoby no, poczuwały się do tego, że jest to jakieś dobro wspólne, które należy chronić, którym należy się opiekować. I rzeczywiście te młyny w Wielkiej Brytanii są bardzo zróżnicowane, to znaczy mamy tam młyny, którym się właśnie opiekują też muzea, ale mamy pewne grupy wolontariuszy,
jak młyn Eriusmill w miejscowości Lincoln. Tam kilkunastu wolontariuszy się skrzyknęło samych z siebie, zgłosiło się tam do rady miejskiej i powiedziało, że chce się tym młynem zaopiekować, i rzeczywiście to robili. Są młyny, tak jak powiedziałem, no, przemysłowe czy quasi przemysłowe, gdzie młynarze pracują i żyją z tego, jak chociażby młyn Wissendine Mill. To jest taki bardzo wysoki wiatrak kilkukondygnacyjny, gdzie pracował i pracuje, mam nadzieję, młynarz Nigel Moon. I oni po prostu z tego żyją, to jest ich forma zarobku. Ale są też takie różne mieszanki, czyli no powiedzmy, jest pan, który na pół etatu pracuje w młynie, a na pół etatu posiada firmę konsultingową i tym się wspiera. Być nie wiem, co jakby z czego ma większy dochód, ale, no ale działa jakby tutaj na dwa fronty. Także te formy ochrony czy zajmowania się tymi młynami są bardzo, bardzo różne. I rzeczywiście ja też tak na początku, jak tam pojechałem, miałem takie wrażenie, że no u nas te obiekty czy te trudności, jakie piętrzą się przed osobami, które by w takich młynach chciały pracować czy prowadzić jakieś pokazy przemiału, są zdecydowanie większe niż w Wielkiej Brytanii, ale okazuje się, że tam one też występują i często tak naprawdę w zależności od danej lokalizacji, od inspektorów, którzy się tym zajmują, od organów, które nadzorują te obiekty, przebiega to w różny sposób. No, przykładowo właśnie ten wiatrak Wissendine Mill, on praktycznie, jak się tam wchodzi, no, jest bardzo zaniedbany, byśmy powiedzieli. Znaczy zaniedbany może w naszym rozumieniu. Po prostu młyny tak wyglądały. No, jest tam pełno mąki, jest pełno ziarna, no, młyn pracuje. Natomiast zapytałem się właśnie Johna, który przyjaźni się z Nigelem, jakim cudem on przechodzi kontrole jakieś, bo tam są kontrole również, no, przychodzą, sprawdzają żywność, znaczy czy ten wiatrak może produkować mąkę, która potem jest sprzedawana ludziom przecież. No i okazuje się, że Nigel też jest w jakiejś tam komitywie z tymi inspektorami, oni mu dają znać wcześniej, że przyjdą, że u nas chyba też kontrole są tam z pewnym krótkim wyprzedzeniem. Dają mu znać, że przyjdą, wtedy on ma tam chyba 7 kondygnacji, to sprząta tylko parter. Oni przychodzą i też tylko parter oglądają i wychodzą. A co się na pozostałych kondygnacjach dzieje, to już pozostaje jego słodką tajemnicą. Więc tak jak powiedziałem, zależy. To wszystko zależy, to nie jest tak, że tam jest wszystko pięknie i cudownie. O pewne rzeczy muszą walczyć, o pewne rzeczy muszą się wystarać. Natomiast faktycznie ta ochrona młynów i tak przebiega w lepszym stopniu niż u nas. Z różnych względów. Organizacyjnych, finansowych, ale też nie oszukujmy się, historycznych. Tak. Tam nie było takich problemów jak u nas na przykład potem z upaństwawianiem młynów i innymi zawirowaniami, które no, można powiedzieć kolokwialnie wykończyły trochę tę gałąź młynarstwa w tym sensie tradycyjnym. Rozumiem. Bardzo dziękuję za taką obszerną wypowiedź. Jasne, oczywiście ja mam tego świadomość, że to też tak nie działa, że wszystko tak funkcjonuje idealnie i w ogóle. I też nie mówię, że u nas jest tak strasznie, a wszędzie jest tak fajnie, tylko po prostu jakby w odniesieniu do tego artykułu bardzo fajnie właśnie w tym artykule czytając go właśnie odniosłam takie wrażenie, że tak jak właśnie wspomniałeś teraz w ostatnich słowach, że tam jest jakby ta kultura dbania o to, że tak przywiązuje się dużą wagę do tego i że
jakby nie zajmują się tym tylko muzealnicy, tylko tak muzea, które walczą o to, żeby to utrzymać, tylko faktycznie są to ludzie, którzy pracują w tych młynach, czy tam powiedzmy jakoś są z tym związani, albo po prostu gdzieś ta historia jest związana jakoś z ich życiem. I to myślę, że jest też niesamowite, tak? Że nie jest to na zasadzie tylko właśnie takich jednostek, które są tylko jakby wyznaczone do tego, mające się tym zajmować, tylko że jest to jakby tak, może to będzie za duże słowo, ale jakoś tak wpojone w tą mentalność tych ludzi, że im na tym zależy. Więc myślę, że to jest niesamowite. I teraz mam takie pytanie. Wyjechałeś w tą podróż, zobaczyłeś, co zobaczyłeś, wracasz tutaj do nas i jakie masz wrażenia? Czy widziałeś, nie wiem, zdołowało cię to, że na przykład tam jest tak, a u nas jest tak, albo widziałeś podobieństwa, czy może dało ci to same takie pozytywy, że stwierdziłeś, że no faktycznie to może u nas też jakoś to tak fajnie funkcjonuje, że nie trzeba się aż tak denerwować. I też moje pytanie drugie takie, czy teraz z perspektywy, mamy 2021 rok, ty byłeś na tej wyprawie w 2014, czy jak patrzysz na to, co dzieje się aktualnie u nas, czy widzisz jakąś różnicę na plus związaną z tematem młynarstwa, młynów, w ogóle z tym zagadnieniem? Czy może nic się nie wydarzyło, czy może wręcz przeciwnie, w jakimś stopniu ten temat coraz bardziej zanika? Zostaje jakoś pominięty, zapomniany i tak naprawdę pewnie kwestia czasu, gdzie w ogóle już wszystko zostanie zatracone, zapomniane i nic z tego nie zostanie. Znaczy, wracając do Polski, nie miałem wrażenia przygnębienia, że tak powiem, no bo jest jak jest, że tak powiem, to nie jest czas na przygnębianie się, tak, i dołowanie, że jest źle, bo no, o tym wiemy, tak. Wiemy, wynika to z tego, co przed chwilą mówiłem, z wielu różnych przyczyn. No i również obecnie pewnie organizacyjnie można byłoby inaczej do tego zacząć podchodzić, właśnie czerpać z tych dobrych zagranicznych wzorców. Natomiast tak jak rozmawiałem tam z wieloma osobami, odniosłem takie wrażenie, że my w Polsce teraz jesteśmy mniej więcej tam, gdzie oni byli w latach 80. Bo też mniej więcej, nie mówię tu akurat ekonomicznie czy politycznie, tylko akurat pod tym kątem ochrony tych obiektów, że wtedy też to się tak trochę ważyło, było takie przeciąganie liny, co się z tym wydarzy. No i im udało się, że tak powiem, odbić i zacząć po prostu zajmować tymi obiektami. I dla nas to jest teraz, bym powiedział, też taki pewien czas próby. Mówię, to nie jest kwestia przygnębiania czy dołowania, tylko kwestia tego, że pewne rzeczy trzeba przemyśleć, pewne rzeczy trzeba zmienić, pewne rzeczy trzeba przeorganizować. No ale właśnie w tym duchu ochrony obiektów przemysłu ludowego i to nie tylko w tym stricte materialnym kontekście, ale również niematerialnym. Jeżeli chodzi o zmiany, to rzeczywiście, tak jak już też wcześniej przytoczyłem słowa profesora Święcha, kiedy on tam, jak mi zdradził, kiedyś pisał pracę swoją doktorską, to tam pozycji na rynku było, nie wiem, z 30. Teraz jest to już no, chyba kilka, nawet można powiedzieć kilkaset, a może nawet kilka tysięcy. Niektóre naprawdę świetne, jak chociażby praca profesor Szurowej, to jest taka, według mnie, bym powiedział, modelowa w ostatnich latach, ale wciąż powstają nowe publikacje młodych, zdolnych naukowców i rzeczywiście gdzieś ten temat zaczyna być poruszany w kręgach naukowych, ale zresztą nie tylko, dlatego że ludzie są już pomału zmęczeni nowoczesnością, są zmęczeni chemią, którą niestety wszyscy konsumujemy i wracają do tych jakby naturalnej, zdrowej żywności. I właśnie w tym widziałbym nadzieję, jeżeli chodzi
o trwanie tych młynów w swoich funkcjach pierwotnych. I tu nawet nie mówię stricte też o tych kamieniach młyńskich, tylko też właśnie o tych młynach, gdzie są mlewniki walcowe i tak dalej. Więc ekologia, to też podkreślał zresztą nadmłynarz Ireneusz Grela z Młyna Dobra, że ekologia, zrzeszanie się, to są te kierunki, w jakim powinny iść te młyny tradycyjne, które gdzieś tam jeszcze są. Natomiast jeżeli chodzi o funkcje wtórne, czyli nadawanie tym obiektom funkcji w restauracji czy hoteli, no to tutaj raczej mówimy też o pewnym podtrzymywaniu tego dziedzictwa w tej warstwie niematerialnej, czyli podkreślaniu właśnie tożsamości tej przestrzeni, w jakiej dany obiekt się znajduje, wpływu na historię danej miejscowości, na historię mieszkańców tej miejscowości. Warto te obiekty, które już tak naprawdę młynami nie są, też zachowywać, też o nie dbać i też właśnie podkreślać tą tradycję. To często się też dzieje w lepszy lub w gorszy sposób, ale wydaje mi się, że od pewnego czasu i tak nastąpiła pewna zmiana, że ten temat młynarstwa staje się coraz bardziej popularny, coraz więcej osób o tym słyszy, coraz więcej osób o tym mówi, coraz więcej osób też chce o tym pisać. I pisać zresztą patrząc za granicę, nawet za kontynenty, że tak powiem, bo są też właśnie organizacje, które zajmują się młynarstwem jakby w tym wymiarze światowym, a nie tylko jakby lokalnym. To jak już właśnie zaczęliśmy tak przechodzić płynnie, to jak już wspomniałeś o instytucjach, organizacjach, które właśnie zajmują się tą tematyką, to właśnie chciałabym, abyś wspomniał o stowarzyszeniu, tak? Dobrze mówię, stowarzyszeniu, które dla mnie osobiście jest czymś niesamowitym. Po pierwsze, zrzeszanie ludzi z różnych stron, którzy mają pasję, zamiłowanie, które ich łączy, i mieć jakąś wspólną taką myśl jest czymś niesamowitym. I właśnie chciałabym, żebyś, jeżeli możesz, krótko przedstawił nam stowarzyszenie, o którym tutaj tak w domyśle na razie mówimy, abyś wspomniał o tym, jaki jest jego cel, jakie są założenia. Też myślę, że bardzo dużym wyróżnieniem jest to, że właśnie o tym temacie mogę rozmawiać, bo jednak jesteś zamieszany, kolokwialnie mówiąc, w te kwestie związane z zarządem, tak, jeśli dobrze kojarzę, więc tutaj cieszę się, bo możemy o tym porozmawiać tak właśnie konkretnie i od takiej praktycznej strony. No i też na końcu, jak będziemy rozmawiać o właśnie stowarzyszeniu, to chciałabym, abyś wspomniał o wydarzeniu, które będzie miało miejsce w 2023 roku właśnie w muzeum, w którym pracujesz. Na początku kilka słów o tej organizacji. Pełna nazwa angielska to The International Molinological Society. Po polsku można by było to przetłumaczyć na Międzynarodowe Stowarzyszenie Molinologiczne. Przez molinologię rozumiemy naukę, która zajmuje się tymi wszystkimi właśnie obiektami młynów, ale nie tylko tych młynów zbożowych, ale też tartaków, foluszy, stęp i tak dalej, i tak dalej. I wszystko, co się z tym wiąże. Prezesem stowarzyszenia jest Willem van Bergen i ono zrzesza na chwilę obecną blisko 500 członków z ponad 30 krajów na całym świecie. Stany Zjednoczone, Japonia, Kanada, ale też Europa, też
egzotyczne, z tego co pamiętam, chyba na liście nawet pojawił się Barbados kiedyś, więc bardzo egzotyczne niektóre miejsca, dla nas przynajmniej egzotyczne. I rzeczywiście te osoby raz na 4 lata, chętne osoby oczywiście, spotykają się podczas sympozjów. Tych sympozjów odbyło się już kilkanaście i organizowane są te sympozja raz na 4 lata. Co 2 lata mamy taką przerwę, jest taka przerwa gdzieś tam między sympozjami, gdzie też można się wspólnie spotkać, wyjechać, ale to już bardziej ograniczone grono, natomiast takie duże wydarzenia to są właśnie te sympozja. W zeszłym roku takie sympozjum, przepraszam, nie w zeszłym, w 2019 roku takie sympozjum odbyło się w Berlinie. I właśnie podczas tego sympozjum otrzymałem młotek przewodniczącego kolejnego sympozjum i rzeczywiście kolejne odbędzie się w Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie w 2023 roku. Termin wydawał mi się do niedawna jeszcze terminem odległym, ale widzę, że jednak zbliża się ten czas wielkimi krokami i trzeba podjąć wszelkie tutaj starania, żeby to sympozjum odbyło się w jak najlepszy możliwy sposób. Uczestniczyć w sympozjum mogą członkowie. Rozważamy, na razie tylko rozważamy jeden dzień, gdzie inne osoby chętne też będą mogły wziąć udział, ale to jest jeszcze kwestia do zastanowienia. Z drugiej strony nie jestem do końca pewien, czy tak byśmy chcieli, dlatego że chcemy, żeby po prostu jak najwięcej osób było członkami stowarzyszenia. Składka członkowska na rok wynosi 32 euro. Czy to jest dużo? To pewnie kwestia względna, no ale to jest około 100 tam, nie wiem, 20 zł czy 130 zł. No myślę, że raz na rok taką opłatę można ponieść, a otrzymujemy tutaj dostęp do bardzo ciekawych publikacji. Dostajemy dostęp do materiałów, które znajdują się na stronie Teamsu, bo tak się w skrócie o tej organizacji mówi. Dostajemy czasopisma International Malinology, które też otrzymujemy. Dostajemy na maila informacje tzw. e-news, gdzie też spływają różne informacje, co słychać w stowarzyszeniu i w tych u pozostałych członków. I też otrzymujemy dostęp do tej wiedzy, którą ci członkowie tego stowarzyszenia mają. Nie ukrywam, że wielokrotnie, czy ja, czy inni moi koledzy, kontaktujemy się, czy kontaktowaliśmy się z innymi osobami, które mają naprawdę, naprawdę bardzo dużą wiedzę i to też nie jest tak dla nich, jeżeli spojrzymy tutaj na, powiedzmy, na Niemcy czy na Holandię, to nie jest też tak, że my jesteśmy tym dzikim wschodem dla nich, dlatego że z przykrością muszę stwierdzić, że niektóre z tych osób wiedzą zdecydowanie więcej o młynach u nas niż my sami. Te obiekty były przez nich weryfikowane, sprawdzane, monitorowane. Holendrzy tutaj jeździli po terenach Polski, ewidencjonowali te młyny. Jest też taka baza danych, do której też można uzyskać dostęp. Naprawdę tam jest bardzo dużo różnych obiektów zaznaczonych z dokładnymi koordynatami geograficznymi. Jest to coś, czego chyba brakuje trochę u nas i nikt aż w takim szerokim jakby kontekście na tym się nie skoncentrował, jeżeli chodzi o tworzenie jakichś takich map interaktywnych. Aczkolwiek tutaj muszę podkreślić, że żeby to nie było tak znowu pesymistycznie, u nas też nie brakuje pasjonatów, osób, które się tutaj zajmują, czy chcą zajmować tym młynarstwem. Właśnie nawet to spotkanie nasze, które zorganizowałaś, jest tego świetnym przykładem, bo wiem, że aktywnie tam w muzeum też działasz. No ale też są osoby niezwiązane z muzealnictwem, jak moja koleżanka Karolina Kot, która jest lekarką, pracuje w szpitalu,
a prowadzi taką stronę, forum strażnicyczasu.pl i tam są różne kategorie różnych obiektów i na przykład z terenu województwa śląskiego ona zebrała około 173 czy 178 obiektów. To znaczy ona fizycznie była w tym miejscu, zaznaczyła na mapie, gdzie on był, zrobiła dokumentację fotograficzną. Nie jest etnografem, więc nie robiła tam wywiadów jakby bardzo szczegółowych, ale dla nas jest to już dosyć duża podpowiedź. Tym bardziej, że jeżeli tutaj ja miałem okazję kontaktować się i rozmawiać z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, tam zapytałem, jakie mają informacje, jakie mają białe karty architektury, mówię o tych zabytkach jakby stricte, no to okazało się, że praktycznie z tego terenu, o którym tam wspomniałem, nie mają żadnych. Bo rzeczywiście, no, te młyny, które w tym wykazie Karoliny istnieją, to nie tylko młyny, które tymi zabytkami nie są, nie były, ale to są też właśnie wszystkie te obiekty z nowymi funkcjami, czy też te relikty lub ruiny, które kiedyś były młynami. Aczkolwiek z punktu widzenia jakby takiego historycznego czy etnograficznego, ta baza danych Karoliny też jest bardzo, bardzo ciekawa. Tylko że tutaj jeszcze byśmy proponowali, właśnie postulowali, żeby tworzeniem takich baz zajęły się też organizacje może państwowe. Rozumiem. Na potwierdzenie tego, co właśnie przed chwilą powiedziałeś, mogą być moje słowa, bo po naszej rozmowie, która odbyła się w zeszłym roku, faktycznie zajrzałam na stronę, zobaczyłam, sprawdziłam i od zeszłego roku też właśnie jestem członkiem i faktycznie ilość materiału, dostęp do tego, też sposób komunikacji, co w moim odczuciu jest bardzo istotne, że nie jest to organizacja, stowarzyszenie, które działa tylko tak na papierze, może coś tam się dzieje co jakiś czas, tylko faktycznie dostaje się maile, dostaje się materiały, jest kontakt, można w każdej chwili napisać. Jeżeli są jakieś tam problemy, to naprawdę są osoby chętne, które pomogą, więc w moim odczuciu naprawdę coś niesamowitego i no, ja też podpisuję się i serdecznie zachęcam, żeby korzystać i żeby no, zapisać się i móc właśnie w tym uczestniczyć. Z mojej strony myślę, byłoby to wszystko. Bardzo dziękuję za rozmowę. Chyba, że jest coś, co chciałbyś dodać albo o czymś jeszcze wspomnieć, o czym ja tu nie wspomniałam w trakcie rozmowy albo o co nie zapytałam. Znaczy na początku chciałbym jeszcze tylko, właśnie na końcu, nie, na początku chciałbym dopowiedzieć, że rzeczywiście zapraszam do wstępowania w szeregi członków Teams. Nawet mamy taką ulotkę przetłumaczoną na język polski, to myślę, że ją gdzieś tam chyba zacznę pomału promować, może ktoś się przekona. Myślę, że wkleimy ją może tutaj w trakcie naszej rozmowy. Myślę, że to będzie dobry pomysł. I chciałem też zachęcić w ogóle do zajmowania się tematyką młynarstwa, do podejmowania prób ratowania tych obiektów, czy też nawet jeżeli ktoś decyduje się na nadawanie im nowych funkcji, o dbaniu, o to właśnie podkreślanie tej tradycji miejsca, tego tam genius loci, co tam jeszcze tkwi w tych obiektach. Myślę, że tak nieskromnie powiem, mogę być dobrym przykładem, że przy odrobinie dobrej woli i chęci każdy może tym tematem się zająć. 7 lat temu nie miałem pojęcia o niczym, jeżeli chodzi tak naprawdę, co jest związane z młynami, a z każdym rokiem coś więcej wiem. Natomiast też trzeba podkreślić, że im głębiej w las, tym więcej drzew i zdaję sobie sprawę, jak moja wiedza jest bardzo skromna w porównaniu do niektórych innych osób. Ale zachęcam do obu tych rzeczy. Tak, to prawda. Zgadzam się z tym wszystkim, co tutaj mówisz, bo to też jest kwestia, to już tak na marginesie, że moja historia z muzeum też jest taka, że nie miałam też zielonego pojęcia. Jakby fakt, że
że pracuję teraz w Muzeum Młynarstwa, też jest, jak ty to powiedziałeś, przypadkiem. I też właśnie tak jak mówisz, że z każdą kolejną książką, publikacją, artykułem po prostu uderza mnie to, gdzie myślę, że kurczę, no fajnie, tyle już wiesz, masz jakąś tam wiedzę, a tak naprawdę to jest taka kropla w morzu i cały czas tylko po prostu... Znaczy, ja jedną rzecz chciałem to właśnie dopowiedzieć, bo to jest bardzo istotne teraz dla podkreślenia tego, tej wypowiedzi. Jeżeli myślimy o młynach, czy to wodnych, czy wietrznych, no to myślimy, no woda, wiatr, koło wodne, tam śmigi, czy też skrzydła, jak to mówi się potocznie i tyle. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach, te wszystkie mechanizmy, te wszystkie dźwignie, te wszystkie połączenia, one naprawdę bardzo się czasami różniły. Młyny, które znajdowały się w promieniu 10-15 km, już mogły być inaczej, co nieco inaczej zbudowane, nieco inaczej skonstruowane. Każdy z tych młynów był indywidualnym świadectwem pomysłowości, innowacyjności osób, które w tym obiekcie pracowały. Każdy z młynarzy trochę wprowadzał zmian, dostosowywał dany obiekt do siebie. To jest właśnie też bardzo ważne, jeżeli ktoś podejmuje się no, rewitalizacji takich obiektów, żeby trzymać się właśnie tych, jeżeli jest na przykład dokumentacja, żeby się trzymać tych szczegółów, tych wytycznych, nie zmieniać tego, bo tak po prostu te młyny były kiedyś robione w bardzo zróżnicowany i ciekawy sposób. Dlatego biorąc pod uwagę, że prawie żaden z tych młynów nie był taki sam, rzeczywiście można o każdym kolejnym coś, niecoś innego się dowiedzieć i nie starczy z pewnością życia, żeby dowiedzieć się wszystkiego o wszystkich. Tak, to prawda, to prawda. I tak jak właśnie wspomniałeś, nie można podchodzić do tego na zasadzie takiego, wszystko jest takie samo, po co mam iść zobaczyć kolejny wiatrak czy kolejny młyn, jak przecież na pewno, skoro to jest powiedzmy koźlak, to przecież wszystko będzie idealnie tak samo. Zgadzam się w 100%, to faktycznie. To jest bardzo, bardzo istotne i bardzo też cieszę się, że to podkreśliłeś i jakoś tutaj zostało to wyszczególnione.